Cześć, witajcie. Dzisiaj na tapecie gra firmy Taito z 90 roku Ashura Blaster. Gra strzelawkowa, tak jak i większość, które tutaj prezentuję. To w tej chwili widzimy prezentację jej. Nie wiem, jak to dokładnie się w to gra, bo nie grałem, natomiast spróbujemy. Na początek wrzucamy oczywiście 3 żetoniki. Raz, dwa, trzy. No i startujemy. Dobrze. O, można bombę wrzucić. Dobra. Musiałem wypróbować to. Ile mamy bomb? O! Trafiony, zatopiony. Dobra. Dobra. Co już żeśmy złapali, nie wiem o co to chodzi. No niestety znowuż trafili mnie. No, nie zdążyłem nawet złapać. Nie wiem, czy jest kontynuacja, ale zaraz się przekonamy. Bo zostało mi chyba już ostatnie życie. No właśnie. No i co? A nie, nie jestem, dobra. Tak, jest kontynuacja. Nacisnąłem start w tym komunikat i widzę, że można kontynuować. Fajnie. Niestety bomba tylko niszczy w jakimś tam określonym promieniu przeciwnika. Nie da się, żeby cały ekran został wymieciony. Zamieciony, czy jakkolwiek to zwał. Gierka chyba na średnim poziomie trudności. Tak jak mówi 90 rok, no grafiką to nie zachwyca jakoś. Były gry, które miały lepszą grafikę, mimo już powstały kilka lat wcześniej. No, push start, dobra. O, coś nam się przez chwilę zatrzymało tutaj. Nie wiem dlaczego. Ale tak jak mówię, to jest, słuchajcie, tylko emulator. To nie jest fizyczna maszyna. To jest emulator tylko. Więc tutaj różne niestety cuda czasami się mogą dziać. Nie powinny generalnie, ale mogą. O. Właśnie jakieś stopklatki tutaj obserwujemy z niewiadomych powodów. Dobra. A, skończyły mi się te. Dobra. Dobijamy 10 żetonów. Nie wiem, który, ile mi się dobiło. Mam nadzieję, że 10. Coś to zwalnia chwilami. No niestety, tak to jest z emulatorami. Ale gierka ogólnie myślę, że wydaje się, że pozytywna. Chociaż mówię, no grafika mogłaby być lepsza, jak na tamten rok. Były pozycje, które miały o wiele lepszą grafikę, powstały kilka lat wcześniej. Więc tutaj no jakoś nie jest to specjalnie też. No ale... Zagrać sobie można i przypomnieć tamte czasy na pewno. Lecimy dalej. O, trafili. Niestety trafili. No. Czym dalej w las, tym więcej drzew, no.
tutaj jakieś cudo. No niestety trafiony zostałem znowuż. No. Co jest? Chciałem bombę rzucić i nie udało mi się? O, jest bomba, dobra. Dobra. Załatwione cudo. No dobra. Co dalej? Co dalej? Coś na razie nie mogę strzelać. Nie znam przyczyny. A, bo w tej chwili lądujemy. Dobrze. Myślałem, że tu już się kolejna stacja zaczęła, plansza, a tu okazuje się, że... No, cieszę się. Dziękuję. Aha, czyli tutaj... No dobrze, może weźmy sobie to. W takim razie... I lećmy dalej. Tego typu bomby. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha, czyli niszczy mniejszą ilość przeciwników, ale w, po prostu jak gdyby nacelowuje się na przeciwnika. O. A tamta miała siłę niszczącą skupioną w jednym miejscu. Tamte wcześniejsze bomby, które były. A tu jest troszeczkę inaczej. No dobrze. Trzeba wszystkiego wypróbować. Raz tak, raz tak. O, widzicie? Mimo już byłem dalej, to jednak zniszczyło te statki również, które były bliżej. No teraz to mnie zniszczyli. Dobra, continue. Ładnie. O! Rozbiłem się na nie. Bomba. Ładnie. Oj, nie udało mi się złapać tego. Teraz udało się. Dobrze. O. Niestety. Nie tym razem. O, patrzcie. Dobra. Możemy lecieć dalej. No niestety, niestety. Trudne są to niestety rozgrywki teraz już. Dobra. Nie wiem już, który to jest kredyt i nie wiem jeszcze, ile zostało, przyznam szczerze. Myślę, że jeszcze tam kilka zostało z tego, co się... O.
No i pewnie za chwilę będzie jakiś potężniejszy przeciwnik. A widzicie, jak mnie zgadł. Coś niekoniecznie mi to wyszło. Dobra. O, congratulations, proszę bardzo. No i kolejna plansza zaliczona, proszę Państwa. Zaliczona, lecimy dalej. Co będzie lądować? No dobra, to ląduj. No to weźmy sobie może coś takiego. Dobrze, lecimy dalej. A, taki rodzaj bomby, patrzcie. Jeszcze raz rzucę. O, widzicie? Jak gdyby wybucha i zmiata wszystko z powierzchni. To jest chyba lepsze od tamtych poprzednich, coś mi się wydaje. O, patrzcie, cyk i dryk. No, podoba mi się to. O, teraz to mnie rozwalił znowu. Dobra. Tyk. Ładnie, ładnie, dobra. Ładnie, rozwaliliśmy cudo. No i mnie też rozwalili, no ale coś za coś. No tym razem się udało. Oj nie, nadziałem się na... No to coś. No nie. Tak chciałem zrobić. O właśnie, o to mi chodziło. Ostrożnie. Dobra, pyk. Ładnie. Ładnie, ładnie, pyk. Tam widzicie? A, i też mnie rozwaliło. Ale wzięliśmy to, co chcieliśmy wziąć. Oj, niestety. Mamy literkę P. Bardzo ładnie. Nie wiem, co literka P oznacza dokładnie. Coś... Dobra, udało się to rozwalić. Dobrze, super. O! Udało mi się, żeby się z nimi uderzyć, ale się nie zderzyłem akurat.
O. Pewnie jakiś za chwilę przeciwnik będzie duży. Większego kalibru. Jakbym nie zgadł. Ciężka sprawa. A, nie mam żetonów. No dobra, jeszcze sobie dorzućmy 3 może. Bo się jakoś fajnie tutaj nam to rozgrywa. Zobaczymy, co będzie dalej. 3 żetony jeszcze dorzuciłem. Niestety tu jest ciężko, powiem wam, bo prawdopodobnie ta energia tej bomby jest rozłożona w tym momencie no, na większej przestrzeni i no udało się. Tam jak to była bomba skomasowana w jednym punkcie, to było łatwiej, natomiast tutaj jest ona bardziej, że tak powiem, na szerokość idzie, także no dobra, lądujemy. Każą lądować, to lądujemy. No, ląduj. Dobra. No, tym razem niech będzie to. Cokolwiek to jest. No i lecimy. Widzę, że już od samego początku tej planszy zaczyna się zagorzała walka. No niestety. Jo. A tu jakieś dziwne te bomby. Czyli celownik. Tutaj możemy sobie wycelować. A, wiem już, o co chodzi. Czyli mamy punktem. Możemy po prostu dany obiekt nacelować i po prostu punktowo to się niszczy. No dobrze. Chyba to jest najtrudniejsza opcja. Jeśli chodzi o rzucanie tych bomb. Bo w tym momencie musimy patrzeć. Widzicie, nacelować. O, nie zdążyłem nawet rzucić bomby, mnie załatwi. Bo w tym momencie, mówię, musimy... O, jakieś stopklatka, było przecięcie delikatne. Z nieznanymi przyczyny. O, nie pocelowałem, widzicie? Jak się nie poceluje, no to niestety nie mamy trafienia. Więc chyba to jest najgorsze możliwe rozwiązanie. No, ale niestety wybraliśmy takie inne, więc musimy jakoś z tym żyć. No i właśnie mi się kredyciki skończyły. Także tak to by wyglądało. Zobaczymy jeszcze, czy będzie wpis. Czy jest wpis? Jest wpis, słuchajcie. Jest wpis. Proszę bardzo, na pierwszym miejscu jestem. No ładnie. Dobrze, słuchajcie, tyle ode mnie na ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka zapraszam. Cześć!